Choć pogoda przypomina listopadową, adekwatną dla święta świętego Huberta, patrona myśliwych i jeźdźców, przypadającą właśnie 3 listopada, to jednak dzisiaj mamy 26 października 2024 roku. Przyjechałem do klubu jeździeckiego Derysz w Nowym Dworze koło Koronowa, ponieważ, jak się zapewne domyślacie, odbędzie się tu Hubertus. Tydzień temu, w sobotę, również byłem w klubie jeździeckim Derysz na Hubertusie, ale młodzieżowym. Dzisiejsza edycja to Hubertus dla dorosłych. Mgła nadaje dzisiejszej imprezie klimat, który nazwałbym melancholijnym, sennym. Czy Hubertus dla dorosłych taki będzie? Przekonajmy się. Zapraszam do dalszej części filmu. Bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich zgromadzonych, którzy przyjechali dzisiaj, żeby bawić się z nami, przeżywać i celebrować święto jeźdźców. Mówię jeźdźców na początku, chociaż jest to święto w zasadzie myśliwych i leśników, ale my się tak dokleiliśmy od pewnego momentu i święto patrona naszego świętego Huberta. Generalnie święto to przypada na 3 listopada, ale wykorzystując piękną pogodę, w zeszłą sobotę też aura nam sprzyjała i w tą sobotę również. Dlatego wykorzystujemy tą pogodę, robimy tę edycję troszeczkę prędzej. Po przywitaniu zebranych Michał Adamkiewicz, prezes klubu jeździeckiego Derysz, w swoim krótkim przemówieniu nakreślił cel naszego spotkania i pokrótce przedstawił rys historyczny, potocznie mówiąc, Hubertusa. Po zakończonym przemówieniu prezesa, Lucyna Adamkiewicz przedstawiła uczestników gonitwy i asysty. Bohaterami dzisiejszego biegu są prowadzącym główny bieg Michał Adamkiewicz. Jeszcze nie siedzi na koniu Bartku. Ukłonię się Państwu. Bartek, ukłon się.
prowadzącą asystę jest pani Daria na koniu Pertes. Uczestnicy głównego biegu kolejno: Natalia na pokerze, Julka na harmonijce, Patrycja na tekili, Mariola na junie, Wojciech na surducie, Paulina na harnasiu z buju, Julka na Kilimandżaro, Małgosia na Kostaryce, Mirosław na Korusie, Krzysztof na pilotce, Natalia na koniu o imieniu Lookout Black Beauty, o właśnie łapką macha. Teraz uczestnicy asysty to Wiktoria na Gai, Julka na Niemczyku, Martyna na baletce, Ewelina na El Rubinie, Zosia na pisance, się uśmiechnęła, Maja na primie, Lena na kamie i Ania na największym naszym koniu, Ludwisiu. Drodzy Państwo, pożegnamy naszych jeźdźców, odprawimy ich do lasu. W kuchni już gotuje się bigos. Ja dzisiaj na przeszkodach będąc znalazłem taki okaz i życzę Wam podobnych borowików, żebyście Paniom do kuchni dostarczyły, a wszystkich jeźdźców poprosimy o to, żeby do tego kotła też coś przywieźli biegającego. To co? Dażbur! Dażbur! Na koniec odśpiewano hymn jeźdźców i myśliwych pod tytułem Pojedziemy na łów, po którym uczestnicy gonitwy i asysty udali się do lasu. Zebrani goście pod przewodnictwem Lucyny Adamkiewicz udali się za nim, aby zobaczyć choć część ich gonitwy za lisem, a na końcu złapanie go na halali.
witamy Was u pogoń. Lecą po wszystkich przeszkodach. Na trasie ponoć było bez upadków. Wszystko skoczone, wszystko utrzymane. Zobaczymy, jak tutaj idzie. Czekamy na lisa. No to jest! Czym, komu pełnoletnie, jeśli lekarz pozwala? Lekarz jeszcze musi pozwolić. W górę serca. Nasz mur! Nasz mur! Thank you.
Słuchajcie, pierwsza sprawa na cześć. Nie pamiętam, ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby zwycięzców było dwóch i jeszcze w parze dziewczyna i chłopak pojmali dwie lisie kity. Dobrze, że Zośka miała te dwie lisie kity. Na cześć zwycięzców. Sytuacja wyjątkowa. Proszę bardzo. Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Piękna gonitwa, piękny bieg. Ja muszę wam też powiedzieć, co prawda jestem już stary i pamięć może mnie mylić, ale ja nie pamiętam takiego biegu tak bezpiecznego, tak rozważnego, tak widowiskowego, razem z pogonią, ze wszystkim, z asystą. No dochodzimy już, zresztą nauczymy się cały czas. Naprawdę chcę wszystkim wam podziękować za to, że daliście z siebie jak najwięcej. Myślę, że odczucia widowni, kibiców będą podobne. Bardzo dziękuję pani Darii, prowadzącej asystę. Naprawdę też, no zresztą już znamy się bardzo długo. Wiem, że mogę zaufać, wiem, że będzie ta asysta poprowadzona tak, jak należy. Dziękuję panu Krzysztofowi za zabezpieczenie tyłu. Ja wiem, że ten jego koń to wariatka, on tak mówi o niej, ale mimo tego, zobaczcie, potrafił bezpiecznie wszystkich doprowadzić. Gratuluję wszystkim. Gratuluję wszystkim za piękną sobotę, za piękną imprezę, za wspólną zabawę. Wszystkim bardzo dziękuję. Dziękujemy! Proszę z koni. Uwaga, to teraz będzie w ogóle na... No nie zostań! Dalsze ci ludziom! Popręgi luzujemy pod gardła, nagrabniki odpinamy tak, żeby od razu ściągnąć o głowie. Czy pani Lis miałaby ochotę coś powiedzieć? No jestem bardzo zadowolona z tego konia naprawdę. Więcej chyba nie mam nic do powiedzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pani prowadząca asystę chciałaby coś powiedzieć? Tak, miałam lekko niesforne dzieci, ale zaufałam im. Były, komunikowały, co będą robiły. Było pełne porozumienie i dostosowaliśmy się do Rubinka, do pani Ewelinki. Proszę zapytać panią Ewelinkę, czy jest zadowolona, bo to było pod nią. Witam, witam. Czy chciałby... Coś nie, nie mogę zatrzymywać zastępu. Dobrze, oczywiście, my się dostosujemy. Ale jestem bardzo zadowolony. Mega zabawa i no, duża satysfakcja, żeby zakończyć w ten sposób sezon z dzieckiem. Że Rubin wpisał się na medal. Tak? A co takiego było pięknego w tej jeździe dzisiejszej? Że się tak ładnie zachował, młody koń. Jak się dzisiaj jechało? Jaki był Hubertus? Nie spodziewałam się, że będzie tak widowiskowo i że tak przyjemnie. Myślałam, że będzie trudniej. Wiesz? Myślałam, że będzie naprawdę trudniej, ale było fajnie. To nie co mam? Nie kamienu. Beniu, my tu oba jak jedna wątroba. My tu dwóch jak jeden żół. Krótkie podsumowanie dzisiejszego wyjazdu. Bardzo fajnie, bardzo mi się podobało. Wszystko wszystko skoczone, to najważniejsze. Lepiej niż rok temu? No nie. Twoje najdłuższe włosy są ozdobą tego klubu. Później, to no. Już nie lubi później. Ojej. On też musiał swoje przygrodzie. Tak. Czy jakieś podsumowanie tego Hubertusa? Było dobrze, pogoda dopisała, przez tą mgłę nie było widać przeszkód żadnych, żeby nam przeszkadzały, była ta mgła. Tym razem odbyło się bez strat w ludziach i sprzęcie, nikomu się nic nie stało. Po takiej dosyć ryzykownej gonitwie nie został pojmany. Kity mam, ale to jest srebrny lis, nie jest to jego lisa. Dziękuję. We'll be right back.
to są ci, którzy niestety za taśmą nie chcą stać. Ale mamy grzyby. Wróciliśmy z grzybami. Ale, to naciągane. Ale mi buziaka strzelił. Trochę mokro, nie powiem. Mam nadzieję, że Mike Music to nakręcił wszystko. Że udokumentował nasz galop na halali. Już co? Ewelina. Galop jak galop, ale twój pośmiech i twój kowana ma na halali, to mam nadzieję, że zbynek ma. Halali? A co się stało? No nie widziałeś? Co się stało? Opowiadaj. Wszyscy, że przydali, my też chciałam, ale... Nie, to że koniec, nie chciałam, że przydali, tak? Ty chciałaś, że koniec. No, my jesteśmy. Nic nie było.